Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest prezydent miasta Opola, pan Arkadiusz Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam uprzejmie. Mamy wiele pytań do pana, panie prezydencie, w obliczu wyborów i całej atmosfery, ale zacznijmy od ostatniej sesji Rady Miasta, bo ona była ważna z paru względów. Przede wszystkim ze względu na in vitro. Jak to wygląda? Jakie decyzje zostały podjęte? Rzeczywiście cieszę się ogromnie, bo Opole dołączyło do tych miast, które współfinansują program in vitro. To jest program, który pomaga rodzicom zostać rodzicami, mieć czasami też kolejne dziecko. Współczesność niesie wiele różnych problemów, chorób cywilizacyjnych. To wpływa na dzietność, stąd wsparcie dla tego programu jest takim bardzo ważnym elementem naszej polityki prorodzinnej. Tego, że oprócz żłobków, przedszkoli, różnych innych działań, szczepień dla dzieci, które prowadzimy, czy dbanie o czyste zęby dzieci, również dbamy o to, żeby rodzice mogli mieć nawet przy różnych kłopotach związanych z płodnością mieć dzieci. Bardzo mi to cieszy. No nas chyba też, zwłaszcza tych rodziców. Natomiast pozostając w aspekcie społecznym i w temacie Opola, mamy napiętą sytuację, atmosfera jest bardzo taka burzliwa przed drugą turą wyborów. No i czy to jest element, który sprawia, że ten obywatelski, społeczny obowiązek jest bardziej odczuwany przez mieszkańców Opola? No bo my właściwie idziemy na rekord w tej chwili, jeśli chodzi o frekwencję. Rzeczywiście, czas wyborczy, takie wybory raz na 5 lat, wybieramy prezydenta Polski. I chociaż one zawsze cieszyły się dużym, dużym powodzeniem, to w tej chwili ta atmosfera, te emocje, które są wokół kandydatów, w tej chwili już tylko dwóch, rzeczywiście są imponujące. Stąd być może fantastyczny wynik w pierwszej turze, 67% Opolan zagłosowało w wyborach. Takiej frekwencji nigdy nie mieliśmy, ale liczę oczywiście na to, że frekwencja będzie jeszcze większa, że więcej Opolan zagłosuje, bo zależy mi na obywatelskim Opolu. Na tym, żeby mieszkańcy decydowali o sprawach, które ich dotyczą, żeby nie decydował ktoś za nich. Stąd im większa frekwencja, tym lepiej. I nasza miejska propozycja skierowana do mieszkańców, jeżeli frekwencję, pobijemy rekord frekwencji z pierwszej tury wyborczej, miejskie instytucje, te bardzo atrakcyjne, takie jak Ogród Zoologiczny, jak Wieża Piastowska, czy Muzeum Polskiej Piosenki, będą dostępne dla mieszkańców jeden z weekendów za darmo. My zachęcamy do głosowania. Nie mówimy na kogo. To jest inaczej. Nie formujemy nagrody w zależności od tego, czy wygra czy ten kandydat. To jest oczywiście dowolna decyzja mieszkańców. Ja opowiedziałem się za jednym z kandydatów, za Rafałem Trzaskowskim. Jest samorządowcem, tak jak ja, zna problemy ludzi, a przede wszystkim mówi o bardzo konkretnych sprawach, o których warto mówić, bo rozumiem, że tematy przewodnie kampanii prezydenta Dudy, czyli LGBT, czy tak jak próbuje nam wszystkim wmówić to, że mają być związki partnerskie, które będą adoptować dzieci, to być może są tematy ważne, ale jeszcze ważniejsze tematy pierwszorzędne dla mnie to choćby tematy związane z służbą zdrowia. Do lekarza się dostać jeszcze ciężej niż parę lat temu, a przecież prezydent Duda zapowiadał zmianę. Podobnie jest z problemami w oświacie. Mieliśmy wielką reformę oświaty, a proszę co, przed koronawirusem okazało się, że nie ma możliwości prowadzenia żadnego zdalnego nauczania i wyszło jeszcze wiele innych problemów. Więc są to realne problemy, o których mówi Trzaskowski jako samorządowiec, które ja też widzę, kiedy spotykam się z mieszkańcami, kiedy z nimi rozmawiam i stąd ta moja decyzja. Natomiast oczywiście to poparcie czy zachęcenie mieszkańców dla udziału w wyborach dla wyższej frekwencji jest niezależne od tego, który z kandydatów wygra, no bo przecież szanujemy demokrację, będziemy szanować każdy wybór, jakiego dokonają Polacy czy Opolanie, dlatego i Ogród Zoologiczny, i Muzeum Polskiej Piosenki, Wieża Piastowska i parę innych obiektów dla mieszkańców będą dostępne za darmo w weekend 18-19 lipca, jeżeli oczywiście uda się pobić ten rekord frekwencyjny z pierwszej tury. Ostatnio przez ratusz przewinęło się bardzo dużo pakietów wyborczych, dużo więcej niż w poprzednich wyborach. Czy to już jest jakiś dowód na to, że przed drugą turą wyborów jest większa mobilizacja, czy ocenia pan to jako czysty przypadek? Zobaczymy. Na pewno są to nadzwyczajne wybory w tym sensie, że one powinny odbyć się 10 maja. Myślę, że wielu z nas cały czas pamięta o tym, jak między innymi prezydent Duda, ale rząd również domagał się, żebyśmy w środku pandemii głosowali pocztowo. Wydrukowano kart do głosowania za 70 milionów złotych i do dzisiaj nie wiadomo skąd te pieniądze i kto je zwróci i co z tymi kartami. Być może już zostały gdzieś potajemnie zniszczone. Tego nie wiemy. Natomiast to jest ta nadzwyczajność tych wyborów i
trudno się spodziewać, trudno jakby tak jednoznacznie wskazać, czy będzie więcej, czy mniej. Liczę, że będzie więcej, bo tak jak mówię, niezależnie kto wygra, ważne jest, żebyśmy byli świadomymi obywatelami. To się po prostu sprawdza. Kraje, w których panuje dobrobyt, kraje Europy Zachodniej, to są kraje, w których głosuje 70-80% ludzi regularnie. No, szczytem marzeń jest Szwajcaria, w której bardzo mocno rozwinięta jest demokracja bezpośrednia, gdzie o wielu sprawach mieszkańcy decydują, obywatele po prostu w referendum. U nas takich formuł jeszcze brak, ale myślę, że kiedyś Polska, jeżeli chce być tak dostatnia, bogata i spokojna jak Szwajcaria, która przez 200 lat nie zaznała wojny, to powinna iść drogą tego społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa demokratycznego, które decyduje samo o sobie w wyborach. A tak nomen omen przez przypadek zapewne pomiędzy turami wyborów prezydenckich prezydent Duda przekazał, przynajmniej ogłosił, że przekaże dodatkowe dofinansowania dla urzędów miast, różnych urzędów miast. Czy do Pana też takie dofinansowanie dotarło, Panie Prezydencie? Nic na ten temat jeszcze nie wiem. Wiem, że samorządy od dłuższego czasu domagały się tego, żeby tarcza, tak zwana tarcza antykryzysowa objęła również samorządy. Bo przecież Opole zostało mocno dotknięte przez tematykę koronawirusa. Ja o tym Państwu wielokrotnie mówiłem. Ogród zoologiczny, który był zamknięty, nie sprzedawał biletów, a przecież kosztował miejskie autobusy. Zlikwidowaliśmy strefę płatnego parkowania. Kilka milionów wydaliśmy na drogi sprzęt dla szpitali, które między innymi na maszyny do testów, do robienia testów na wirusa, więc na pewno odczuliśmy ten kryzys i prosiliśmy o taką tarczę antykryzysową. Do tej pory jeszcze formalnie żadnych rozwiązań się nie doczekaliśmy. Trochę szkoda, natomiast rozumiem, że jest czas wyborczy i pada wiele obietnic wyborczych. My to wszyscy znamy, wiemy doskonale, że w czasie wyborów politycy są najhojniejsi. No, jeżeli się to zmaterializuje, na pewno będę zadowolony i będę dziękował za taką pomoc, bo to jest pomoc nie tylko dla mnie, ale po prostu dla miasta i jego mieszkańców. Ale na razie, jeżeli chodzi o materię, o to, żebyśmy coś w budżecie mieli miasta, to niestety nic takiego powiedzieć nie mogę. Ale niezależnie od wszystkiego głosować trzeba. Niezależnie od wszystkiego zapraszam Panią, zapraszam serdecznie Państwa na wybory już w niedzielę. Można głosować od rana do wieczora. Pamiętajcie, zadbajcie o to, jaka jest Polska, o to, jaką Polskę wybierzecie. Głosujcie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.